zaczynamy na szlaku piastowskim od Gniezna. A tutaj chyba Wielkanoc się rozpoczęła, smacznego jajka, chociaż do świąt jeszcze kawałek czasu. Zobaczymy Muzeum Początków Państwa Polskiego. Myślę, że będzie ciekawie. Też tak uważasz? No to lecimy. Nareszcie w trasie. W 2021 roku. Pierwszy wyjazd, pierwsza wycieczka. Tak? No i smacznego jajka. Już. Maseczka jest. Na szlaku Królika Goń znaleźliśmy też kupca gnieźnińskiego, który przystanął sobie na widoku z katedrą gnieźnieńską. Chyba podziwia te piękne widoki. We'll be right back.
To na pewno ty, Moniu? O, poznaję. Królika goń. Nieźle. Dobry prowadź. O, to jest to, czego nam najbardziej potrzeba. Tym razem medyk. Mamy go. Są króliki, ale też są króle. Jednego złapaliśmy. Mieszko II Lambert. Monia, księżniczka Monia, gniezno z drona. Gdzie ty nas, Monia, prowadzisz? Z dewocjonaliami. Z czym? Z dewocjonaliami. Gdzie? A dziś jesteśmy w Biskupinie. Kolejne miejsce na szlaku piastowskim. Polskie Pompeje, czyli Biskupin. Monia nas dzisiaj prowadzi z audioprzewodnikiem, tak. Pięknie. A tu można dojechać do Wenecji tą kolejką. Zaczynamy. Kończymy z Biskupinem. Ale jeszcze do Torunia, bo pierniki. Dużo? Więcej łakoci. I jeszcze więcej łakoci. Chyba cały... Chyba cały sklep wykupiłaś. Tak jest, polecamy, uwielbiamy. Ale będzie jedzenia. Mniam. No to jedziemy do domu. Do zobaczenia. Tu kupiliśmy pierniczki. My już oczywiście Toruń zwiedziliśmy. Ale serdecznie polecamy przepiękne miasto. Gotyk na dotyk, w każdym calu.